Dobry wieczór Państwu, Łukasz Jankowski, zapraszam na program, oddaję Państwu głos. Minęła godzina 19, czwartek, wszystko się zgadza, czyli forum wymiany myśli między naszą społecznością telewidzów Telewizji Republika, a gośćmi do programu zaproszonymi. Dużo się dzieje ostatnio w polityce i kwestia aborcji jest rozstrzygana chociażby przez Platformę Obywatelską w Senacie, debata nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ale w moim zdaniem, w moim skromnej ocenie sytuacji politycznej, to nie są tematy w tej chwili najważniejsze. Najbardziej istotnym procesem, jaki obecnie się przetacza przez polską scenę polityczną, jest spoistość koalicji rządzącej. Od wyborów w roku 2019, jesiennych, parlamentarnych, w zasadzie możemy obserwować ciągłe, cykliczne paroksyzmy koalicji rządzącej. Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość, jako ten główny, dominujący byt polityczny w tej koalicji i dwóch mniejszych, quasi de facto koalicjantów, bo to nie jest formalna koalicja, to nie jest tak, że panowie z Porozumienia i czy państwo z Porozumienia i państwo z Solidarnej Polski dostali się do Sejmu z własnych list, tylko z list Prawa i Sprawiedliwości, ale ten triumvirat, te trzy partie cały czas mają jakieś niezgodne punkty w swoim programie. Od kryzysu do kryzysu idzie druga kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości i chciałbym ten temat dzisiaj wziąć na nasz warsztat medialny. Jak długo da się rządzić z Jarosławem Gowinem? Jak długo da się rządzić także z Zbigniewem Ziobro? Jak długo Prawo i Sprawiedliwość będzie w stanie realizować swoją agendę polityczną, kiedy o każdą ważniejszą, czy każdą trudniejszą, albo każdą bardziej kontrowersyjną ustawę trzeba toczyć bój, bo to a to się nie zgadza Jarosław Gowin na podatek medialny, a to Zbigniew Ziobro nie zgadza się na przyjęcie zasad budżetu unijnego i tak w koło Macieju. To jest temat. Czy koalicja rządząca przetrwa, czy da się w ten sposób rządzić przez kolejne 2 lata i mniej więcej 8 miesięcy? Numer do studia bez zmian 507-964-253. A na pytania, na ten jeden główny kierunkowy temat będzie odpowiadał istotny polityk młodego pokolenia, może jeden z najważniejszych polityków młodego pokolenia Prawa i Sprawiedliwości, Waldemar Buda, poseł z ziemi łódzkiej, wiceminister inwestycji i rozwoju. Dzień dobry, panie ministrze, dobry wieczór właściwie. Witam serdecznie, panie doktorze, witam państwa. No dobrze. No widzę, że bardzo katastroficzna wizja zarysowana przez pana redaktora. Tak jest. Może specjalnie, żeby nas wszystkich pobudzić w czwartkowe późne popołudnie albo wczesny wieczór, ale kiedy tak spojrzeć na te już prawie półtorej roku, które mamy za sobą obecnej kadencji, no to kryzys goni kryzys w koalicji rządzącej. Czy ja się mylę, panie ministrze? To nie są kryzysy. My w Zjednoczonej Prawicy dlatego jesteśmy w takim udziale w tej koalicji, że rzeczywiście mamy różne poglądy w różnych segmentach i ciężko, gdyby było tak, że mamy wspólne poglądy, to pewnie bylibyśmy w jednej partii. Dzisiaj nawet w korporacjach mówi się, że podstawa to zarządzanie kryzysem, bo takie kryzysy i problemy są wszędzie, nawet w dużych biznesach, w wielkich korporacjach to jest chleb powszedni. W związku z tym najważniejsze jest to, że mamy lidera, który potrafi takimi kryzysami zarządzać i w zasadzie nie wpływa to w żaden sposób negatywnie na zarządzanie państwem, a moje zdanie prywatne jest takie, że to jednak pewnego rodzaju mobilizacja, taka pewnego rodzaju niepewność i skoncentrowanie powoduje, że te zadania publiczne są wykonywane bardzo, bardzo dobrze i my na poziomie resortów, jak współpracujemy, nawet z tymi resortami, gdzie funkcjonuje nasz koalicjant, ta współpraca jest taka na roboczo rzecz ujmując bardzo dobra, więc z jednej strony to jest ta medialna otoczka, o której pan redaktor mówi, której się odnosi, ale proszę mi wierzyć, ja dzisiaj spotkałem się z 4-5 ministrami, w tym 2 z koalicji i te tematy nie chodzą między nami. My dzisiaj rozmawiamy o tym, jak alokować środki europejskie, mówimy, którą drogę zbudować, mówimy, który szpital wesprzeć, mówimy o tematach, które na co dzień jakby Polaków dotyczą i to jest ważne. Gdybyśmy przestali o tym mówić i Polacy by nie widzieli tych zmian, które w tych segmentach się dzieją, to byłby sygnał.
Ale z drugiej strony te zmiany już, te kłopoty koalicyjne na poziomie politycznym już dotykają pana ministra resortu. Jacek Żalek miał być odwołany, tego chce Jarosław Gowin, a zdaje się, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie widzi powodu, aby odwoływać trzech wiceministrów, w tym jednego ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z ramienia czy z nominacji partii Porozumienia. No, w związku z tym, że ci ministrowie nie są już w Porozumieniu, bo rozumiem, że oni zostali z tego Porozumienia usunięci, to wobec tego też ciężko, żeby koalicjant wskazywał, kto w rządzie ma być. Ja rozumiem, że oni mają prawo do tego, żeby wskazać jakiś parytet wiceministrów i mogą to zrobić, ale wpływu na to, kto będzie w rządzie nie z ich wskazania, jest tutaj jednak nieuprawniony. Mamy Jacka Żalka, który nas tutaj dość mocno wspiera w ministerstwie, dzielnie walczy na wielu frontach i ja sobie tę współpracę cenię i wolałbym, żeby on tu rzeczywiście z nami został. Natomiast oczywiście to na poziomie mocno politycznym będą rozstrzygnięcia, jaką decyzję tutaj podjąć, ale w mojej ocenie ważne jest jedno. Ja jestem przekonany, że liderzy nasi dojdą do porozumienia. Do porozumienia. Nomen omen, chociaż dlatego sama partia Porozumienie ma z tym problem. My do tego oczywiście wrócimy, ale dynamika programu jest taka i jest unikatowa, dlatego że państwo macie pan redaktor głos. Redaktor przerywa udzielenie odpowiedzi. To jest unikat. Tak jest, ale nie. Prawdziwym unikatem jest pani Izabela z Katowic. I to jest sól naszego programu. Dzień dobry, dobry wieczór, pani Izabelo. Razem z panem ministrem zamieniamy się w słuch. Dobry wieczór, panie rektorze. Halo? Dobry wieczór gościowi. Może nie zupełnie na temat zadam pytanie. Słucham. Ale od dłuższego czasu nie mogę uzyskać od rządzących odpowiedzi. To proszę pytać. Chodzi śmiało. Mi o to, dlaczego do tej pory nie został zlikwidowany jeszcze złodziejski podatek Belki. I mam pytanie, kiedy zostanie? Mnóstwo listów pisałam. Dostaję jakieś okołokrężne odpowiedzi. Ja bym prosiła o to, o rządzących, bo być może słuchają, żeby odpowiedzieli wprost. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Dziękuję. Rzeczywiście nie na temat kryzysu lub jego braku w koalicji rządzącej, ale temat istotny, pan minister inwestycji i rozwój, więc nie finanse, no ale jako rasowy polityk podatek Belki zna, tematykę na pewno zna i na pewno ma swoje zdanie, panie ministrze. No, panie redaktorze, tutaj muszę sprostować. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a kierowane przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Czyli jesteśmy bardzo blisko tego tematu. Natomiast odnosząc się do tego pytania, to myśmy obiecali, że nie będziemy wprowadzać nowych podatków i tego się dość mocno trzymamy, ale tylko kilka z nich obniżyliśmy. I ma pani rację, że może jest ten etap, w którym należałoby nie tylko nie wprowadzać nowych podatków, ale jeszcze je obniżać. I myśmy kilka takich ruchów zrobili rzeczywiście, bo obniżyliśmy podatek PIT. Ten podatek Belki to jest bardzo znikomy wpływ z punktu widzenia takiego globalnego, budżetowego. I ja tutaj widzę dwa warianty. Jeden to jest taki, żeby po pierwsze wprowadzić pewien poziom dochodu chociażby z lokat właśnie na poziomie takim zwykłym Jana Kowalskiego i te kwoty średnie zwolnić, a rzeczywiście osiągane bardzo duże dochody podlegające temu podatkowi zostawić w opodatkowaniu, bo to byłoby nieuprawnione, żeby zwolnić. Ale druga wariant jest taki, żeby rzeczywiście ten podatek znieść. Ja powiem szczerze, że w związku ze skalą dochodu w budżecie ten podatek jest niewielki, to i pewnie też większej analizy nie było, na ile utrzymanie tego podatku ma sens, ale pani inspiracja w tej sprawie dla mnie jest pewnym zobowiązaniem, żebym przyjrzał się tej sprawie i porozmawiał z ministrem finansów. Szczególnie, że sytuacja jest na tyle nietypowa, że siłą rzeczy sytuacja jest trudna ekonomicznie. Stopy procentowe musiały pójść w dół. Dochody z lokat są głęboko poniżej inflacji, a do tego jeszcze podatek Belki. Z tego wynika niezadowolenie i z tego podatku, bo podatek jest małą częścią od dochodu chociażby z lokat. Ale kiedy te dochody są mikroskopijne, to te 20% jeszcze bardziej mogą zaboleć. Nie, bo one wtedy w groszach są, albo w co najmniej w złotówkach najwyżej. Zależy, kto ile na końcu. Słuszna jest uwaga i proszę mi wierzyć, ja zbadam tę sprawę, na ile my jesteśmy tutaj elastyczni i możemy podejść do tego w taki sposób rozsądny. Ja bym widział, żeby te najmniejsze oszczędności, gdzie mamy swoje emerytury, gdzie mamy swoje wynagrodzenia, gdzie oszczędzamy na tych rachunkach takich, można powiedzieć, obrotowych, domowych,
żeby tam spróbować zrobić jakąś preferencję, a te wielkie dochody, które są gromadzone, rzeczywiście zostawić w tym podatku, bo to pewien reżim trzyma. Więc proszę, skoro jesteśmy przy wyjaśnienia, że rozpoznam ten temat i zobaczę, jakie są tu możliwości. Skoro jesteśmy przy podatkach, to od razu pana ministra zapytam o kwestię Nowego Ładu, bo tu jest trochę plotek, tutaj akurat Prawo i Sprawiedliwość jest niezwykle szczelne i mało informacji do tego, co ma być w tej propozycji, wypływa do nas dziennikarzy, a potem do opinii publicznej, ale jedna informacja wypłynęła, że prawdopodobnie będzie znacząco podniesiona kwota wolna od podatku. Czy zdaniem pana ministra to nowe otwarcie, które rząd szykuje na okres po pandemii, to będzie otwarcie także do takiego szerokiego obniżania danin publicznych i obciążeń dla obywateli? No, ja uczestniczę w tych pracach naszych koalicjantów i Prawa i Sprawiedliwości w ramach Nowego Ładu i można powiedzieć, że orientuję się w zagadnieniach, ale absolutnie nie uchylę tu rąbka tajemnicy, dlatego że tutaj przygotowujemy pewne propozycje dla pana premiera, który będzie rozstrzygał, co w tym Nowym Ładzie ma się pojawić i które propozycje są godne uwagi, więc nie chcę tego potwierdzać ani zaprzeczać. Nie moja to rola, ja jestem tutaj małym żuczkiem. Ale ja tylko myślę o logice, nie pytam o stawki, o kroki, tylko logika, mniej obciążeń dla obywateli. To jest ta logika, która jest obecna w Nowym Ładzie, czy jej tam nie ma, panie ministrze? Znaczy, podstawowa logika, która przyświeca Nowemu Ładowi, jest uruchomienie procesów inwestycyjnych, czyli wpompowanie w gospodarkę dużych środków różnymi kanałami, różnymi programami, które pobudzą gospodarkę po pandemii. To jest założenie pierwsze, bo to się później przekłada na wynagrodzenia, na bezrobocie, na PKB, na wszystkie czynniki, które oddziałują na gospodarkę, na ratingi. Więc my chcemy pobudzić inwestycje i cały pakiet Nowego Ładu to będzie pakiet inwestycyjny. Natomiast czy w tej grupie znajdą się również ulgi i pewne zmniejszanie obostrzeń podatkowych, tego na pewno nie chcę przesądzać. I tutaj postawimy kropkę w tej dygresji, pewnie kropkę w pierwszej części programu, za chwilę druga część programu. Tam wrócimy do kwestii zamieszania w koalicji rządzącej. Przepytamy pana ministra, czy aby na pewno Jarosław Gowin cały czas porusza się w logice koalicji rządzącej, czy już myśli o tym, czy myśli o sobie i swojej partii jako partii opozycyjnej. Coraz częściej padają głosy, że trudno sobie wyobrazić za dwa lata z okładem wspólną listę Prawa i Sprawiedliwości z Porozumieniem i Solidarną Polską. Takie głosy padają publicznie, nawet wypowiadane. Co dalej będzie z Jarosławem Gowinem? Tego, mam nadzieję, po części dowiemy się już za kilka minut. Tu stawiamy trzy kropki i wracamy z naszym gościem za kilka minut w drugiej części.